Mam nadzieję, że sobie usadzi program, który jest w To też właśnie grzyba przy parze, a to też właśnie grzyba. Z nami Andrzej Jarzębek, właściciel krakowskiej Cybermachiny. Takie turnieje FIFA to z jednej strony codzienność tutaj, a z drugiej strony takiego turnieju, w którym wszyscy 48 zawodników graliby Krakowią, to chyba coś wyjątkowego. Dokładnie, to był pierwszy tego typu turniej, no i całkiem fajnie to wyszło. Z fajnymi dodatkowymi atrakcjami. Naszymi gośćmi był właśnie piłkarz Krzysztof Piątek. Także myślę, że odbiór tego turnieju właśnie wyszedł całkiem fajnie. Fani gry elektronicznej FIFA mogą tu w zasadzie codziennie przyjść, żeby spróbować swoich sił w tę grę? Tak, dokładnie. Jesteśmy codziennie otwarci od godziny 14. I tak, no, żyjemy w Krakowie. Wiem, jakie tutaj mamy właśnie kluby i często przychodzą właśnie nie tylko kibice Krakowi, ale też właśnie innych drużyn właśnie krakowskich i tutaj, że tak powiem, walczą ze sobą. Mamy dużo gier, bijaty, jakieś samochodziki, jest Guitar Hero właśnie, czyli mamy cały sprzęt, całą taki band do dawania koncertów, że tak powiem. Jest kinek właśnie, gdzie możemy potańczyć. Dodatkowo właśnie za niedługo zakupiliśmy taką retro maszynę, takiego właśnie automat arcade, gdzie będzie właśnie można pograć stare gierki typu Mortal Kombat 4 albo Metal Slug. Także to też będzie fajna atrakcja dla naszych gości. Damian, wielkie gratulacje. To ty pośród tych 48 zawodników, którzy dzisiaj rozpoczęli turniej eliminacyjny, wygrywasz i to ty będziesz reprezentował nasz klub w Warszawie na pierwszych Mistrzostwach Polski Lotto Ekstraklasy. Duża radość? Na pewno tak. Dużo zawdzięczam też mojemu bratu, bo on jest głównym mózgiem tej drużyny, powiedzmy, bo gramy razem. On zajmuje się wszystkimi rzeczami, no ja tylko gram. Coś tam mam doświadczenie, że się udało. Jestem mile zaskoczony, fajna organizacja. Naprawdę, jestem zadowolony. Szkoda, że z Krzyśkiem się nie udało wygrać. Były okazje, ale gratuluję mu. Jest mistrzem turnieju. Mówiłeś o bracie. W finale bratobójczy pojedynek. Pewnie znacie się jak łyse konie, pewnie codziennie trenujecie. Niestety. No częściej ja przegrywam, muszę to powiedzieć szczerze tutaj. Ale udało się. Powiedz mi, piłkarze, którzy grają w FIFA, grając na co dzień w piłkę nożną, mają jakąś taką przewagę tej wiedzy, jak rozegrać, jak taktycznie się ustawić, czy to w ogóle nie ma przełożenia? Myślę, że to od nauki gry, wiadomo, gdzieś tam my znamy bardziej tą taktykę, gdzieś ustawiamy zespoły pod taktykę, pod zawodników, ale myślę, że to zależy od nauki, ile się gra, ile się czasu na to poświęca. Jest satysfakcja z tego, że się udało pokonać zwycięzcę tego turnieju? No na pewno jest, ale dla mnie to była zabawa, gdzieś tam też miałem dużo szczęścia, bo jak mówię, powtarzam, miałem mniej sytuacji, gdzieś tam udało się w karnych, wiadomo, to w karnych to loteria i cieszę się. Najpierw 8 minut do końca spotkania finałowego. No i tych emocji będzie teraz jeszcze więcej. Zobaczymy, jak to taktycznie rozegrają zawodnicy. Erik Jędliszek, Cechnarski, ale świetnie to wydarzenie. Aż dobrze to nie Marcin Budziński. Może jeszcze jakaś szansa, no ostatni zryw, nie będzie już tej szansy. Mamy końcowego zwycięzcę. Goli, ale trochę nam się to spotkanie otwiera, bo na początku sytuacji było mało, ale ostatnie fragmenty to już szanse i pod jedną i pod drugą bramką. No, Wójcicki. Dwie minuty doliczone do rozgrywanego czasu w pierwszej połowie. No, nie uda się już tej akcji zakończyć. Goli Jędliszek ścina do środka, zagrywa do Mirosława Czewini i tym razem jest już gol. Tym razem już nie udało się Krzysztofowi tej sytuacji uratować. Jakub Wójcicki jeszcze Erik Jędliszek dopuścił bramkę. Erik Jędliszek, nie, to jest spokojnie. Bawił się tutaj od
dzisiaj. To po prostu żołą pojedziesz do Warszawy. Rozmiar musi być większy. Okej, okay, to się da zrobić.